za jednych sen, a dla innych praca. Bo w pogoni za pieniądzem człowiek sam siebie zatraca. W pogoni za nim gubi nie tylko swe wartości, gubi radość z pracy oraz resztki wytrwałości. Większość po dniu w pracy chowa się do łóżka, niektórzy idą spać, a niektórych chustką jest poduszka. Noc choć długa potrafi też być krótka dla tych osób, którym sen jest jak dobra mniewa furtka. Noc, najlepsza chwila do przemyśleń, kiedy leżysz sobie w łóżku sam, bez zbędnych ciśnienia przed snem. Wyciągam notes i coś do pisania, piszę co na sercu leży i nie zmieniam swego zdania. Wszystkie moje teksty po nocach są pisane, technika wciąż to sama, lecz tematy są zmieniane. W nocy najpiękniejsze sny przychodzą do nas, sny, w których każdy zło zdołasz pokonać.